Witajcie drodzy widzowie kanału Zimnoogrodnik. Cieszę się, jest to prawda już po drugiej połowie maja po zimnych ogrodnikach, a przymrozki jeszcze się ciągnęły, ale cieszę się, że z wami widzę, chociaż jest to dzień deszczowy, spadł deszcz wreszcie, mamy trochę wilgoci i odciąży te nasze biedne wodociągi, a rośliny zyskają. A za mną jest ciekawy bohater, ale nie jedyny. Dziś opowiem wam o dwóch krzewach. Jedno na pewno znacie, drugie mniej znacie, nieważne. Zawsze trochę nowa porcja wiedzy. No to co, czołówka i lecimy. Jak to mówią, deszcz ogrodnik się nie boi, a krótkie kręce widzą. Gniazd ptasi. Rabatowe, wielkokwiatowe, jak i różne. Ciągniki wydawały się duże, no to ten jest. Aż się zdziwię. Jak? A więc kim jest nasz bohater? Za mną to. Oto bohater nazywa się Suchodrzew Tatarski. Liciokrzew Tatarski, Lonicera Tatarika. To jest akurat odmiana alba. Jak widzicie, kwitnący teraz na przełomie maja i czerwca krzew rozrastający się. I tutaj spotkałem dwa źródła. Jedno na pewno się myli, mówiące, że 2 do 3 metrów. Oj nie, jak widać. Spokojnie 3 do 4 metrów. Odporna roślina, stosowana w ogrodach japońskich. I kojąca się z kim? Z popularnym pnączem wiciokrzewem, na przykład pomorskim, japońskim. Ten oto jest tatarski. Zaletą tego oto wiciokrzewu jest, że nie tylko zdobią go te oto takie motylkowate, białe kwiaty, ale on jeszcze sobie pachnie. A po tym jak już te kwiaty nam znikną, zdobią go czerwone owoce. I te owoce są chętnie zjadane przez ptaki. My go nie jedzmy. Przybliżę wam bliżej kamerę. Zobaczcie sobie z bliska. Ten ciekawy i prosty w uprawie krzew. A więc wróćmy do tematu. Suchodrzew tatarski to gatunek naturalnie występujący w Syberii i na wschodnich tutaj obszarach Azji. Uwaga, w Europie Południowej traktowany jako gatunek inwazyjny. Widzicie, jest to niewysoki, rozłożysty krzew. Pożyteczny dla pszczół, która właśnie tam, jak widać na obrazku, lata sobie i zbiera z niego miód. Tak jak już wspomniałem, po przekwitnięciu wytwarza on takie czerwone drobnowoce zjadane przez ptaki. Trzy najbardziej polecane odmiany tego wiciokrzewu to oczywiście ten widoczny tutaj. To jest alba, odmiana niska karłowa nana i lutea, który ma kwiaty dekoracyjne, różowe i on pokaże wam, bo jest istnieje obok, a owoce jego są żółte. Suchodrzew zaleca się sadzić w miejscach słonecznych. No, tutaj na pewno miejsca mu nie braknie. Tutaj akurat ogrodnicy, nazwijmy, z spółdzielni. Zobaczcie, jak tam jest gęsto kod kwiatów. Zadbali o to, żeby to miejsce nasłonecznione. Gatunek jest całkowicie mrozoodporny. Lubi podłoża próchniczne, umiarkowane, czyli tak naprawdę nada się w wielu miejscach. Suchodrzew sadzimy wiosną bądź jesienią, naprawdę. Jesienny termin pozwoli nam, że on już będzie miał wegetację. Rozpocznie wczesną wiosną. Zobaczcie sobie tutaj kwiaty. O, to jest po prostu rzesze drobnych kwiatów z takimi żółtymi pręcikami. Jeżeli macie podłoże ciężkie bądź gniazdę w swoim ogrodzie, to takie podłoże dla suchodrzewu należy jednak rozluźnić. Krzew oczywiście dobrze znosi suszę, nie ma z tym żadnego problemu, ale jakby się długo utrzymywała nam bezdeszczowa, taka słoneczna pogoda, no to wiadomo, podlewanie wchodzi w grę. Gatunek nie jest podatny na choroby, ale zdarza się, że żerują na nim mszyce, więc zwalczamy środkami najlepiej ekologicznymi. Można pod nim ściółkować,
cięcie. I suchodrzew kwitnie na pędach jednorocznych, więc warto go przycinać. Skracamy takie pędy wybujałe, o, takie jak na przykład tutaj, z naturalnym kątem. Oczywiście rozmnażamy go przez pobranie półzdrewniałych sadzonek po prostu z pędu. Umieszczamy je w wilgotnym po prostu tam torfie bądź piasku i myślę, że w miarę szybko nam się ukorzenią. Suchodrzew jest uniwersalny. Może być taki sam jako soliter. Może tworzyć tło dla innych kwitnących krzewów. Jest to krzew o małej pracochłonności. Poza praktycznie cięciem, ewentualnym zwalczaniem szyc, nie potrzebuje żadnych z innych specjalnych prac pielęgnacyjnych. Czyli polecamy go na wszelkie od razu łatwe uprawy ogródkowe, działkowe, kiedy nie musimy włożyć w niego ani dużo czasu, ani nie mamy dużo czasu. A teraz pokażę Wam tą drugą odmianę. A oto widzicie suchodrzew tatarski w odmianie Lutea. Tak samo krzew o dużych walorach dekoracyjnych, ale widzicie kwiaty, tam były białe, alba, zamanwia, a tutaj mamy kwiaty. O! Próbujemy wyostrzyć. Różowe. Natomiast alby, kwiaty są wyraźnie białe. To je odróżnia. Reszta warunków uprawowych. Nic się nie zmienia. A zobaczycie, że ta odmiana Lutea też dorasta do tych samych wzrostów. A można posadzić sobie Lutę. Lutę, jak i albę. Spokojnie obok siebie. Teraz czas na drugiego bohatera. Oto nasz bohater numer 2. Jego posadzenie jest tutaj celowe i bardzo dobrze opatrzone. Tak, to tamaryszek. Najprawdopodobniej francuski lub czteropręcikowy. Też pachnie. A, rośnie on celowo, gdyż tamaryszek, bardzo widzicie, dekoracyjno ozdobny krzew z takimi przewieszającymi się o tej porze pękami kwiatów drobnych. Jest odporny, nie jest właśnie odporny na mróz i dlatego lubi stanowiska słoneczne, nie bardzo przewiewne. I oto to stanowisko zapewniają mu tutaj dwa suchodrzewy. Zarazem jest od wystawy taki południowo-zachodniej, a z tyłu cień tworzone krzewy. No to co? Przybliżę Wam bliżej tego owego tamaryszka, a powiem Wam wprost, że to nie jest krzew trudny w uprawie. I jeśli tylko zadbamy o to, żeby nam nie przemarzł, to będziemy z nim z powodzeniem cieszyć się jego obecnością w ogrodzie. Bliżej do bohatera. Fajnie to naprawdę wygląda i to jest właśnie cały jego urok. Tamaryszek. Jak widzicie, jest to krzew, on niby o dość dużych rozmiarach, ale tak naprawdę powiedzmy te 5 na 6 metrów, 3 na 4. Zresztą można go kształtować. Więc nie jest to aż tak, nazwijmy, obszerna roślina. Mniej zarasta intensywnie niż obok widoczny suchodrzew, ale jednak dla pokazania swojego, jak nazwijmy, tutaj wzrostu i dzieła, musi mieć tą przestrzeń. W stosunku do suchodrzewo, który jak widać zarasta praktycznie od dołu, ma dużo liści zieleni, to tamaryszek jest taki, jak widzicie, pokroju dużo pustego, a świeże końce są ozdobne, więc tak. Tamaryszek, jak widzicie, drobne kwiaty, drobne listki, drobne kwiaty, tak jak widać, ale także drobne listki, takie igiełkowe. Ozdobny charakter, tylko się teraz w okresie, jak widzicie, majowego kwitnienia, po okresie jesiennym przebarwia się na żółto. I radzi sobie na nawet jakichś niezasobnych glebach. Jest dobrze wytrzymały nawet na suszę, ale niestety nie znosi, tak jak mówiłem, dobrze mrozów. Dlatego musi mieć stanowisko w pełnym słońcu. Można sadzić go pojedynczo w rzędach, to nie ma żadnego problemu. Sadzimy go oczywiście wczesną wiosną, od powiedzmy marca do maja, no i od września do listopada. W Polsce są najbardziej uprawiane trzy główne odmiany tamaryszka. Tamaryszek drobnokwiatowy, czyli Tamarix tetrandra, tamaryszek pięciopręcikowy, Tamarix ramosissima i tamaryszek francuski, Tamarix gallica. Tak, galowie i taka pewna fajna bajka. Różnice nie są duże między tymi tamaryszkami. W sumie są tak naprawdę na drobnym gruncie kwiatów. Choć nie ukrywajmy, że
najbardziej okazały właśnie takie puszyste kwiaty, ma ten oto pięcioprędzikowy. Tamaryszek kwitnie na pędach tegorocznych. Wróćmy jeszcze do gleby. Tamaryszki, jak mówią, lubią stanowiska słoneczne, ale glebę lubią no, lekkie, piaszczyste, nie sadzimy na glebach podmokłych i ciężkich. Dlatego tak doskonale znosi towarzystwo i rośnie dobrze w towarzystwie tego oto suchodrzewu. Tamaryszek o dziwo znosi zasolenie podłoża, więc dlatego daje się w warunkach miejskich. Nie jest jakiś podatny na choroby, ani też szkodniki. Można go nawozić, nie jest to konieczne, ale nawoz zwłaszcza organiczny albo kompostu jak najbardziej nam się przydadzą, żeby utrzymać ładne pokwitnięcie. O, tutaj ten już niestety trochę przekwitnął. Tamaryszek staramy się regularnie ciąć. Jest to niezbędne dla utrzymania pokroju oraz kwitnienia. To cięcie nie musi być jakoś, jak to mówią, mocno natożnicze, ale spędy skracamy mniej więcej o 1/3 długości, bo inaczej mogą nam się zdarzyć takiego to gołe miejsca na dole. Tamaryszek przycina się pięciopięcikowy wczesną wiosną, natomiast drobnokwiatowy po kwitnieniu, dlatego ważne jest, jak będziecie zakupywać, no byście mieli odmianę, bo można sobie niewłaściwym cięciem pozbawić się tego oto super fajnego wyglądu. No i oczywiście co parę lat wykonujemy jakieś cięcie odmładzające. I cóż, to tyle, bez problemu te oto krzewinki. Te oto krzewinki zakupicie, zwłaszcza tamaryszki są popularne w ogrodach, przepraszam, w centrach ogrodniczych. Natomiast suchodrzew już mniej i to szkoda. Nie widziałem go w takich popularnych centrach ogrodniczych czy też sieciowych marketach typu Obi Gasparama, ale bez problemu zamówicie go na internecie, w szkółkach. Tamaryszki oczywiście będziecie kupować, zwłaszcza w szkółkach wiosną, patrzcie, czy bo nie. No jak je przygotowują, to niestety zdarza się, że dostajemy suchą krzewinę, zwłaszcza kopaną. No więc kontrolujemy. Dlatego polecam akurat tamaryszki kupywać doniczkowane, a nie z sadzonki, na przykład z korzeniem, ziemią w folii. Bo sam niestety miałem takie dwie przykre niespodzianki, a jeżeli kupimy sobie w donicy, to wiemy, że jest w donicy, o co chodzi. A ten oto piękny suchodrzew tatarski spróbuję rozmnożyć metodą wycięcia sadzonek zdrewniałych. Dobrze, znikam. Jeszcze musi być oczywiście kalendarz ogrodnika na maj, co prawda na tą drugą połowę, ale to w następnym filmie. Pa!